Drodzy, choinka to niewątpliwie jeden z symboli świąt Bożego Narodzenia. Bardzo radosny, zwłaszcza dla dzieci, ale myślę, że również dla dorosłych, kiedy możemy coś pod choinką znaleźć, ale również dlatego, że coś można pod tę choinkę włożyć. Jednak kiedy mijają święta Bożego Narodzenia, kiedy mija święto Epifanii, dzieci wracają do szkół, dorośli wracają do pracy, wtedy trudno powiedzieć, że choinka jest jeszcze dla nas radością Bożego Narodzenia, bo choć świecą się jeszcze na niej jakieś lampki, wiszą bombki, to można powiedzieć, że jej blask jest już przygacony i taki trochę już nijaki, nie bardzo wiadomo, czy ona jeszcze powinna stać, czy już ją wyrzucić. I muszę Wam powiedzieć, że właśnie takie spojrzenie na choinkę, na ten przemijający czas Bożego Narodzenia pozwolił mi zrozumieć tekst, nad którym męczyłem się przez ostatni tydzień, a do którego teraz Was zapraszam. A tekst ten to fragment wyjęty z Księgi proroka Jeremiasza, gdzie w 14 rozdziale w wybranych wierszach tak czytamy. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza z powodu wielkiej posuchy. W smutku pogrążony jest Juda, a w jego bramach lud omdlewa z wyczerpania. W żałobie pochyla się ku ziemi, a krzyk Jeruzalemu wznosi się w górę. Ich możni ślą swe sługi po wodę. Ci przychodzą do studzień, lecz wody nie znajdują. Wracają z próżnymi dzbanami. Zawiedzeni i zawstydzeni zasłaniają swoją głowę. Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak Ci każe Twoje imię, gdyż liczne są nasze wykroczenia, którymi przeciwko Tobie zgrzeszyliśmy. O nadziejo Izraela, jego wybawco w czasach niedoli. Czemu jesteś jak obcy przybysz w ziemi, jak wędrowiec, który rozbija namiot tylko po to, aby przenocować? Czemu jesteś jak mąż strwożony, jak wojownik, który nie może ocalić? Przecież Ty, Panie, jesteś pośród nas, a Twoim imieniem jesteśmy nazwani, nie opuszczaj nas. Drodzy, nie wiem, czy właściwie odczytuję ten tekst, ale kiedy czytam go, mam wrażenie, że brakuje w nim takiego prawdziwego zapału. Nie w samym wołaniu Jeremiasza, bo on jest bardzo szczery w tym wszystkim, co mówi, co głosi, ale gdzieś za Jeremiaszem nie stoi lud, który żyje gdzieś obok. W poczuciu tego, że przecież jest narodem wybranym, że może uczęszczać do świątyni, że Bóg jest blisko, zawsze będzie się nad nim pochylał, zawsze będzie go prowadził. A gdzieś być może w tym wszystkim zapomnieli, że już dawno gdzieś od tego Boga się oddalili. To trochę tak jak choinka, która stoi i ciągle oddala się od Bożego Narodzenia, choć zawsze można powiedzieć, że jest symbolem tego święta. Dlatego, kiedy czytamy ten tekst, warto zadać sobie pytanie, gdzie my jesteśmy w tej drodze do Boga. Czy jesteśmy jak ci, którzy idą, bo Boże Narodzenie jest ciągle przed nami, czy jak ci, którzy patrzą na choinkę, zastanawiając się już tylko i wyłącznie, kiedy ją wyrzucić, bo przecież życie toczy się własnym rytmem. Dlatego zachęcam do refleksji nad tym tekstem i nad swoją postawą, bo przecież Bóg jest blisko, ale to nie znaczy, że my jesteśmy blisko Boga.